Halo, dzień dobry, z tym Czech Square i witam was w grze Enter the Gungeon. Troszkę mnie nie było, przepraszam, ale musiałem wymienić mikrofon, bo ten stary mikrofon dał dupy i no niestety nie było mnie w ogóle złe. Są nowy mikrofon, to sobie trochę podmieniam ustawienia audio w tej grze. Enter the Gungeon to jest taka jakby połączenie Isaaca, Nuclear Throne i jeszcze tam paru rzeczy. Ogólnie chodzi o to, że na twierdzę w jakiejś tam planecie w galaktyce spadł pocisk i właśnie razem z tym pociskiem spadła broń, która jest zdolna zabić przeszłość. I miło się tą broń z tym zdobyć. No to co, zaczynamy. Na początku mamy cztery postacie do grania, jest to... Znaczy cztery postacie grywalne, czyli Marine, Pilot, Skazana i Łowczyni. Ja sobie zagram Łowczynią. Tutaj oczywiście też mikrotransaktor dostałem. To jest taki... Taka broń, którą dostałem w dodatku, bo sobie kupiłem grę sam z dodatkiem, jak jeszcze była w przesenie, bo wszedł tak zwany Supply Drop Update, czyli taki duży update do tej gry. No. Sobie to kupiłem z dodatkiem i z tym dodatkiem dostałem też komiks, soundtrack i właśnie tą oto rzecz, kurde. Właśnie tą oto rzecz. Steam'a nie włączyłem, fakt. I tu jest taki tak zwany pan pijak. Co my tu mamy? Pewnie coś tu od niedawna. Nie zgadnę, co zmienić, a przeszłość? Nie, tylko ty tego pragniesz. Nie znajdziesz tu odkupienia. Sam też kiedyś chciałem zmienić przeszłość. Ja teraz nie mam przyszłości. No, po prostu taki pan pijak, który sobie tutaj siedzi. To jest wyłom, czyli taka mała przerwa między lochem Giver, czyli Gungeon i... Taka po prostu poczekalnia jakby. Tutaj jest właśnie, wejdzie się do tego lochu i zresztą takich dwóch strażników Januszów. Łowczyni do czekolady, nie powiedzisz, że chcesz nauczyć się zasadu... Nie. Chcesz się nauczyć zasad lochu Giver. Od Wielkiego Manuela w salach nauki. Ja to jest sobie nauczę, ja go już przeszedłem oczywiście. To ja sobie tutaj... Manuel, to dla lamusów. Haha, masz rację, mam nadzieję, że robisz umieranie. Pozwólcie, że sprawdzę, czy to się wszystko tutaj nagrywa. Oczywiście, że się nagrywa. Nie, chwilę, nagrywa się? Tak, nagrywa się. Okej. Okay. Żeby się upewnić, bo czasami były takie fejle, że coś się nagrywało, no zdarzało się, tak? Problem youtubera. Oczywiście teraz się tutaj generuje mapa, bo mapa jest zawsze generowana losowo. No i co, teraz się gra zacznie. Ogólnie w tym samouczku wyjaśniono takie dwa podstawowe mechaniki tej gry, mianowicie unik z przewrotem, czyli takie coś, co pozwala unikać pocisków, i ślepaki. Ślepaki to są takie, że no, wytłumaczę, że jak na bossie będzie, nie? Albo tak w tej grze. I tutaj większość przeciwników jest związana z jakąś bronią, na przykład teraz jest łuska od strzelby. To też jakieś tam pociski, nie pociski. I tak, każda też tutaj postać ma jakieś... Dużo rzeczy. Ma jakieś tam unikalne itemy na start. Łowczyni ma piesela. Pistolet, który ma nieskończoną ilość amunicji, bo każdy taki jeden pistolet, każda postać ma taki jedną broń, w której się nie kończy po prostu ammo. Bo reszta broni wymaga amunicji. I ma też... Pierwszy ma piesła. I ten piesel to jakiś pokój... Odkopuje ten jakiś item, jakiś kluczyk, pancerz, serce, coś, jakieś hajsy też może. W lewym górnym rogu są serca, to takie na czerwono. Ślepaki na niebiesko, czyli to ślepaki. Klucze i monetki, które są łuskami. Co tu jeszcze powiedzieć? Jak już do tego psa niestety szczęścia nie mam. A wielką mowa. Właśnie coś do tego w szczęście nie mam, ale coś mi to wykopał mówię, tak? I tu jest skrzyneczka. Chwila. Bardzo dobra skrzyneczka. Jest broń, garaż. Strzela do wszystkiego. Jest amunomikon, czyli taka rzecz do sprawdzenia itemów gracza, do broni odblokowanych i wiadomych, do przedmiotów, czy jakichś tam itemów pasywnych i aktywnych, wrogowie i bossowie. Taką, że oczywiście każdego piętra jest boss. I zobaczmy sobie, dostaliśmy garłacz. Przede wszystkiego ładowany. Używany głównie przez rolników broniących swych pól przed wygodnymi olbrzymami. Garłacz strzela wszystkim, co do niego włożysz. Przytrzymaj, by naładować, po czym wyszedł niewielką chmurę zabójczych odłamków. Nie sprawdza się przeciw przebiegłym smokom. Ciekawe. Tu w tej grze jest od groma różnych broni.
Też potrwa to może tak mniej więcej, jakbyście chcieli, bo są oczywiście dostawione informacje na temat broni i tym i tak dalej. I właśnie pytam właśnie w komentarzach, czy byście chcieli taką, nie wiem, oddzielną serię odcinkową, gdzie co jakiś czas, tak mniej więcej co 5 odcinków, czy co 5 odcinków, będę tam czytał i sprawdzał, jeszcze czytał, no po prostu pokazywał, może też czytał, jakie broni się tutaj blokowały. I też jacy wrogowie, ale to już powiedzcie, mogę też tak na bieżącym miarę to mówić. To właśnie był jakiś tam blobulion? No to nazywam blobulion, tak mi na łatwiej, jak to się nazywa? Blobulon. Blobulon. Tutaj tak powoli przejadę, żebyście sobie mogli poczytać. Jest blobuloid. I jest też blobulin. No to jest taki po prostu wróg, który się rozszczepia na mniejszych, potem na mniejszych i potem dopiero umiera. Coś za wleczak, czyli taki granat Allahu Akbar. Co my tu jeszcze mamy? Jest nabojak, czyli taki, po prostu taki zwykły wróg. Czerwony strzelbiak, czyli to taki wróg ze strzelbą. Niebieski strzelbiak, czyli troszeczkę inny. I no i co? I tyle. I w sumie też tutaj to nie są, ci wrogowie się nazywają bronią Maeli. Po angielsku to jest Gandalf, tak? Tak, śmieszne, to jak suchar. No. A raczej też sobie kupiłem nowy mikrofon, to trochę będzie mnie lepiej słychać. Tam z tego co sprawdziłem na kartę, ale takich bardziej techników, którzy tutaj siedzą na moim kanale, to ten mikrofon ma jakieś po zwiększeniu jeszcze tam w odpowiedniach audio komputera, to ma jakieś 80 parę decybeli. Więc jest okej, okay. Tutaj była taka trochę sytuacja prawie, że bez wyjścia. Ale unik i przewodem bardzo ratują życie w tej grze, więc trzeba, nie można o nich zapominać. To na mapie to jest sklepik, a to jest teleport. No to teleport, no to co robi? Teleportuje. Po prostu jak na niego na mapie klikniemy, to się tam teleportujemy. I jak wrócimy do tego samego teleportu, to się wrócimy do miejsca, z którego się teleportowaliśmy. Logiczne. No. Wybiegniemy sobie teraz tam jeszcze. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pozwiedzać sobie piętro całe, zanim się pójdzie na bossa, bo boss jednak może oddać trochę życia, a przydałoby się zebrać trochę skrzynek, żeby mieć jakiś broń może na niego, albo jakieś itemy fajne, które pomogą rozwalić go. Bossowie to na pierwszych piętrach mocniej są aż źli, tak na pierwszych dwóch. Na trzecim to już tak mech, na czwartym i piątym to słabo. Na jednym piętrze może być jeden z trzech bossów. To też, albo nawet chyba na trzeciko może być jeden z czterech, ale nie jestem pewien. Tak, na trzeciko może być jeden z czterech, więc no, ja myślę, że bo ten czwarty boss doszedł w sumie z Supply Drop Update, tutaj mamy sklepik. O! Rzut! To jest item Marina. Marin ma to właśnie taki item aktywny zrzut, czyli że takie jednorazowe zsyła zrzut do danego, zrzuła zrzut amunicji. Widziałem, że to mogę zrobić tak w sklepie bez tego, bez odblokowania tego jakoś, ale dobra. To są już trochę tacy cięższe, brzmicy chyba się nazywają zakute łby, aż sprawdzę, jak to się tym podróż, ale ja tu jakoś nie strzelam teraz z drugiej broni, bo chcę sobie oczynić amunicję na bossa, bo ona się, no, bardzo się przydaje. O, nie mam kluczyka. A ty, panie sklepikarz, miałeś kluczyk? Dzień dobry. No, jest klucz. Dobra. Masz dobry gust. Wiem. Ach. Ale idziemy sobie zobaczyć, co jest w tej skrzynce i chyba... Nie, tu jeszcze jeden pokój został, ale tak to będzie... Można już trochę iść na bossa. No bo garaż to... Nie wiem, czy ja będę garażem iść na bossa. Ja bym wolał bardziej z kuszy go wybić, bo tak sobie ma jakieś fajne depsy. Paliże klicza! Większa szybkostrzelność. Czytajmy sobie. Kość palca pradawnego licza, obeznanego z rusznikarstwem. Niestety ten paliczek nie jest jego filakterium. Aha. Nie wiem, co to jest filakterium, ale jeśli ktoś wie, to może napisać w komentarzach. Jeśli było sobie za głośno, albo za cicho, bo tam starałem się... Zrobiłem parę prób oczywiście na OBS-ie. I tak starałem się ustawić głośność, żeby była taka mniej więcej w miarę dobra, taka optymalna. To jak klucz za serce i skrzynkę, spoko. Tak w miarę optymalna.
I jakby było coś za cicho albo za głośno, to napiszę w komentarzach, co się postaram zmienić. Zresztą też po drodze Uzi. Uzi. Pisałem szybko strzelnie. Pistolet maszynowy to niewielki ileż potężny kawałek giweru. Ulubiona broń broni umarłych, nieszczących bandany, których nie ma, którzy nie mają cierpliwości do przeładowania. Czekajcie, już były już te? Z bandanami? Jak nie, to tak jeszcze tak na szybko przejadę. Coś tu jeszcze nowego doszło? Chyba ten, czeladnik giwera księstwa, śrutoperz, łańcuchownik. To jest taki jakby brat tego zakutego łba. Czy brat? No taki kuzyn, cokolwiek. Pochodny, dobra. Ja bym poszedł z kuszą, bo ten fajna cel nam dużo odległości. A naszym bossem jest... Szybkostrzelny szybownik Melagatinga. No, jeden z bossów oczywiście. Ona jakoś tam maksymalnie trudna nie jest, ale bardzo dobra jest na nią właśnie łowczyni, bo może się w miarę trzymać z dala, a ten jej cały Gatling z dala nie jest taki mocny. Czy to jest dział... Czekaj, to jest dział Gatlinga? Czy to jest minigun Gatlinga? Jak to się nazywa? To dział Gatlinga, ale pewnie nie jestem. Trzeba by aż na Wikipedii sprawdzić, a ja już tego nie będę robił. Tutaj ogólnie bardzo trzeba dużo ruszać, trzymać się na dystans i wykonywać uników z przewrotem. I może jak mi się nie uda otrzymać... O! Ja użyłem ślepaka. Ślepak ogólnie działa tak, że w całym pokoju wszystkie pociski... No, zabija wszystkie pociski, wszystkie pociski. I w ogóle nie mogę wszystkiego strzelać, ale mała gatunka padła. Też wam pokażę taką jedną rzecz, jakiś item wyblokował. Taką jedną rzecz, jak się pokona bossa, bez tracenia na nim ani jednego, bez uderzenia ani jednego od jego strony, to się dostaje dodatkowy item, który się nazywa mistrzowski nabój. I zwiększa liczbę serc o 1. Jeszcze dostaliśmy transformowany cylinder, jeszcze przykładowanie się przyda. Co odblokowałem tutaj? Tarsza dziewicy. No, czyli ale to będzie wszystko... Czekaj, będzie przeładowanie? Tak to będzie. Tu to szybko. Tu tak w miarę. Uuu, bardzo szybko. To mi się podoba. No dobra, lecimy sobie dalej. To jest oczywiście winda i tu jest też taki guzik. To jest pan guzik i pan guzik działa tak, że jak go wciśniesz, to możesz zapisać grę i można wyjść i zacząć od danej komory. Na przykład, nie wiem, no po prostu, że się wyjdzie, jak się włączy grę, to już się zaczyna od tej komory, na którą można było iść. Ej, jest konkretnie z panie wyrany, chcę zrobić sobie przerwę i wrócić później. No tu jest pewnie save and quit, albo nie tym razem gadający guziku. Powodzenia tam niżej. Takie po prostu pan guzik. Czy jest coś tu jeszcze ze sklepu mogę kupić? Żółt mi się tak średnio przyda. Ślepaki? Nie, pozbieram sobie hajs. Ale lecimy dalej. Kusza, jak widzicie, jest bardzo fajną bronią, bardzo przydatną. I też planuję nagrywać sobie Natural Selection 2, bo to jest taka gra, którą w sumie odkryłem niedawno, a wyszła jakieś 5 lat temu. Albo nawet dłużej. Ale w sumie to dobrze, że ją odkryłem, bo to jest gra od twórców Newground? New World? Coś takiego. Ogólnie od twórców Subnautiki, tam jest taki duży nagrody Subnautiki, więc ci, którzy obejrzeli mnie ten odcinek, jeden przynajmniej, polecam się nagrać więcej, którzy obejrzeli w ogóle, aby się obeznali z Subnautiką trochę, to te parę smaczków mogą w tej grze wyłapać, a ja już trochę wyłapałem. Mamy nowy rodzaj wroga, to się nazywa chyba pieśniarz broni, z tego co pamiętam, i jest też szczelb jak weteran, którego... Ja może muszę tylko pieśniarza zdjąć. Dobra. No szczelb jak weteran już taki łatwy nie jest. Dobra. To już taki łatwy nie jest, bo to już druga komora, czyli właściwy logiver. No i mamy też oczywiście snajperów, czyli łuski snajperskie, chyba tak się nazywało. I też jest taki zaawansowany ten. Nabojak, dobra. Amunicja, do kuszy. Tu też na szybko poczytajmy o tych wrogach, które mieliśmy, więc tak. Mamy nabojaka weterana, strzelacz wyborowy. To już tam oczywiście się przesunę, co ja tam poczytacie. Strzelbiaka weterana. I łuskę snajperską. Ostrożnie przymierz. No taki po prostu snajper, który będzie namierzał cię nawet przez ściany, czyli tak zwany wallhack.
i pieśniarz broni, czyli taki po prostu Janusz, który nic nie robi oprócz tego, że się bufuje. Chyba że zabijesz wszystkich, którzy są w sali, wtedy zrobi po prostu na siebie Allahu Akbar. Wzmacnia ich pod tym względem, że po prostu szybciej strzelają, mają więcej życia i tego typu sprawy. Uuu, a to tyle mówię, że aż trochę oddechu nie mogę złapać. Też postaram się rzucać te odcinki już tak bardziej regularnie, jak może na tym bombo w tym starym, no bo z tym starym nawet się nie nagrywasz, żeby to by nie chciało, bo to było tak ciche, to było tak bardzo ciche, że no, słyszeliście, że my nawet w tym odcinku z Clone Drone Danger Zone, którego miał być live, ale nie było, bo mikrofon dał dupy. Przepraszam! Oczywiście jak spadnę w tą dziurę, to mi sam zabierze chyba pół serca. Tak, zabierze mi pół serca. Więc trzeba sobie uważać. No, gi, dobra. To jest taki pokój bardziej pod Unixy. Jest oczywiście w tej grze kooperacja, to może tak. Może później nagramy koopa, jak to skrzynki. Bo tu są. To jest zresztą ten level skrzynek, jest brązowa, czyli taka, no taka normalna, zielona lepsza, niebieska fajna, czerwona, czyli szansa na jakiś dobry item albo dobrą broń i czarna, z której zawsze wypada jakaś dobra broń. I ja bardzo bym chciał tę skrzynkę otworzyć. Bo jeśli się nie, te skrzynki nie otworzy, można ją zniszczyć, ale prawdopodobnie wylezą w niej śmieci, można też wybuchnie, zadając obrażenia. Opak. Albo może tam dać jakiś mały item, jak przeblokować sobie dusza. Zgin. To jest owiana dziewica. Najgorszy wyścig. Na drugą kupę! Fuck, straciłem pancerz. Pancerz po prostu działa tak, że jak zostanę trafiony, to. A, fuck. To było głupie. Ten pancerz się po prostu zużyje i. Ja. Pancerz się zużyje i zrobi efekt ślepaka w swoim pokoju, więc to jest też taka dobra sprawa. Ciężkie buty i Winchester. Ja sobie wezmę klucza. I Winchestera. Winchester to jest fajna broń. Giver i łobuzerka. Zobaczmy sobie. Karabin Winchester został rozstrzelony przez wolny strzał podczas jednej z pierwszych przygód z szarym Mauserem. Trochę przestarzały, ale ciągle ma kopa. No, ci, którzy są bardziej obeznani w broniach, myślę, że wiedzą, co to jest Winchester. Taka snajperka lat. Znaczy, no lat. No, za czasów kobojskich. Jak ja cię nienawidzę. Trudno jest uniknąć tych pocisków, które to wysyła. To jest takie najbardziej wkurzające. Muszę trochę teraz tego Uziego poczytać, bo to za bardzo z tego nie korzystam. Jesteśmy teraz na klucz. Ja może trochę podbieram ten klucz, bo ja bym bardzo chciał tę skrzynkę. Naprawdę. Pies dałby mi coś. Mimo dwa on się to nawet nazywa. No chyba tak. Kurde, jeszcze taki weteran, nienawidzę. Ogólnie ci weterani są po prostu normalni wrogowie, tylko że celują przed ciebie bardziej, więc. To może być. To jest chyba bardziej typowe, żeby ich wyminąć. Dobra, trochę strzelił. No to mówi się jakoś bardzo zły nie jest. No jest bardzo fajnie jest. Dobra. No jak widzicie, mają walla, no bo. No patrzcie, no bo. No, ewidentny wallhack, no ewidentny wallhack. Tylko że oni nie mają takich awek, więc nie, tego nie spędzę do tych ścian. A tu jest bardzo fajny pokój, możesz się trochę pobawić. Gin i ty gin i ty gin. Żebym tylko ja nie zginął. Też jak będzie w stół w jakimś. A, nie wyjaśniłem. Au! Nie wyjaśniłem, co robią stoły, przez to dostałem w mordę. Kurde! Nie. A, przepraszam bardzo, ktoś mi na Skype'a dzwoni. No, kurde! A. To jest nerwujące, jak nagrasz kogoś na Skype'a dzwoni, to jest takie złe. Tak, jeśli chodzi o skilla, tak normalnie dochodzę do trzeciej komory, czasami mi się udaje do czwartej i tylko raz mi się udało dojść do piątej. A w piątej to już w ogóle jest jakiś wielki hardcore. Tu się dopiero zaczyna taka prawdziwa zabawa, no w czwartej się w sumie zaczyna taka bardziej prawdziwa. Kurde, nie pisać mi teraz na Steama. Zabiję normalnie. Chyba już mam na klucz, no chyba 25 kosztował. Zaraz wrócę do sklepu, może też znajdę jakąś inną skrzynkę. I tak, stoi po prostu stoły, jak cię wywraca. No, stoły się po prostu wywraca i to jest taka ochrona przed pociskami. I teraz myślę, że ktoś mi dzwoni na Skype'a, to mi teraz laguje gra. O! To jest kolejna skrzynka. W sumie sobie otworzył, ja co to jest? Epikesa towarzysząca iBomb. Oczywiście, że ktoś to zrobił. Co to jest, bo nigdy tego nie miałem.
Detonuje wybuchowe obiekty w aktualnym pomieszczeniu. Dzisiejsza młodzież może zdetonować materiały wybuchowe telefonami. Za dawnych czasów zwykle była do tego wymagana jakaś forma strzelaniny. Takie słabe. I tutaj jest cela. Do celi jest potrzebny to jest specjalny klucz, który albo wypada z jakichś pokojów, albo najczęściej wypada z bossa. Wypada z bossa. Więc jak mi się uda pokonać bossa, to od razu blokujemy nowych... Nie, czy ja to naprawdę zrobiłem? To naprawdę. Ja kupiłem klucz, zapomniałem, że to był ten kupiony i wydałem go na niebieską skrzynkę. Nie, dobra, cicho. Wróciłem na bossa z Winchesterem, bo to jest dobra broń. I boss? Przeklęta Giver Wiedźma Giver Gona. To jest, mówiąc, najłatwiejszy według mnie boss na drugą komorę. Oczywiście inni mają jakieś inne specjalizacje. Na przykład niektórzy mówią, że Navigatinga jest bardzo trudna, i w sumie... Kurde, nie odbiorę, bo nagrywam. Navigatinga nie jest aż tak bardzo trudna, ale najłatwiejszym bossem według mnie na drugą komorę to są... bojowe bliźniaki? Tak, najważniejszym bossem na drugą komorę według mnie to są bojowe bliźniaki. Głównie najczęściej na Givergonie właśnie sobie dostaję mistrzostki na drugą komorę. O, no dobra, teraz to może się skupię. No i okej, udało się ją rozwalić bez depsa. Odblokowana żelazna moneta. Jeszcze trochę dolary hegemonii. Dolary hegemonii po prostu służą do tego. Dużo sobie ciekawe, co tam. Kręgosłupów 47, boisz się? Zobaczmy. Abominacja. Ta mroczna broń powstała z połączenia kręgosłupa zabitego poszukiwacza przygód i AK-47. Gdy Nuigin został wygnany z ojczyzny, pękło mu serce. Złamany udał się do lochu Giver. Spoko. I czyli mamy klucz od celi, możemy sobie pójść i tą celę otworzyć, co oczywiście zrobię teraz. I tu mamy nowe postacie. No nareszcie! Wiedziałem, że ratunek nie przebędzie od razu, ale bez przesady. Minęły całe wieki! Tak się naszej powinniśmy wrócić do sklepu, gdyby było bo zamknięty. Obejść nas kiedyś, będziemy na najwyższym poziomie wyłomu, nie da się tam nie trafić. Dziękuję za ocalenie pani kadencji. Doprowadzę ją do wyłomu. Szybciej wolę! Zawsze jest taki wolny. No. Czyli odblokowaliśmy sklepikarzy. Po prostu oni będą nam tutaj sprzedawać itemy za te dolary hegemonii. I co, czekaj, ile my już nagrywamy? To będzie jakieś 15 minut? No to może jeszcze sobie jedną komorę, a jeśli umrę, to będzie koniec. Okej, jeśli nie, to wciśnij na przycisk i będziemy kontynuować w następnym odcinku, bo już troszeczkę no, mi zeszło z tym odcinkiem. Okej, trzecia komora, czyli kapalnia czarnego prawa. Jeśli bym sobie teraz czego postrzelać? Ja bym sobie postrzelał trochę z tego nie Winchestera. Kurde, to jak przytrzymasz kontrol, jak się przytrzymuje kontrol, to jest taki spełniony czas i takie kółko wybrania broni. Ja sobie postrzelam może trochę z tego garłacza. Wiesz, jaka wielka do was prośba, jeśli chodzi o was jako widzów. Jeśli ktoś z was ma Natural Selection 2, to... Śmiało się do mnie napisać gdzieś tam w komentarzach, że macie. To się jakoś tam... Albo nawet podam nawet swojego Skype'a w opisie. To moglibyście sobie ze mną pograć, bo bardzo potrzebuję takiego bardziej polskiego teamu do Natural Selection 2, no bo... Z angielskim się da, ale z polskim, jak wiecie, no oczywiście lepiej. Tak samo jak z CS-em, tak? O, też w ogóle jak zobaczymy też, jak działa ta cała aplikacja iBomb. To jest świetna nazwa aplikacji. Dobra. Ten garaż jest taki dobry bardziej na przeciwników, nie na bossów, bo na bossów ja preferuję trzymanie się od nich z daleka. I że tu jest jakaś dziura, bo musiał tak na szybko jeszcze jeden item odblokować, no nie udało się. Jeśli mi się nie da tego odblokować, to wam powiem tak, że jeśli się zrzuci... Jezu, jak go odrzuciło. Jeśli się zrzuci stół do przepaści, to się dostanie item.
Znaczy odblokuje się item, który się nazywa. O, teraz uwaga. Halo, Warbor! To coś mu nie wyszło. Taki item się odblokuje. Technika stół rakieta. Jeszcze tego nie dostałem, nie wiem co zrobi, ale nowy item, więc well, przyda się. O, dobra. Perfekcyjnie timingowane. Dobra. Zrobię sobie wtedy tę całą rzecz, bo trzeba tak tutaj popchać i mogę tak popchać? Mogę, no to dobra, będzie item odblokowany. Technika są rakieta, odblokowano. Więc nice X. To może też się pojawiło kiedyś odcinki z CS-a, ale to niestety trochę bym musiał się pograć, no bo nie jestem aż takim prostym, jak ja bym chciał być. Tak samo jak z League of Legends, bo League of Legends oczywiście uwielbiam tą grę, bardzo fajna gra. Ale tak, tak wam powiem, że jednak myślę, że wolę Heroes of the Storm, bo tam są bardziej takie w zasadzie z gier Blizzarda, Blizzarda bardzo lubię, jak nie wiem, Overwatch albo StarCraft. Diablo też bardzo lubię, mam sobie kupiłem. Biorę bardzo fajnie. Blizzard to taką właśnie jakby Lola na klon Blizzarda. I to przyjacielu słaby jesteś, ale sobie kupił u ciebie ammo do Uzi, a trochę to kosztuje. No Uzi jest fajne, przydatne jak się oczyszcza pokoje. I w sumie dość niedługo trzeba będzie chyba go na bossa korzystać, bo nie mam trochę amunicji do niczego. Cześć. Dobra. Ty spadaj. Ty też spadaj. No! Dobra. No. Jeśli nie dostanę jakichś achievementów, nie będziecie się dziwić, to spokojnie. Ja mam drugiego save'a, na którym sobie gram tak po prostu. O nie, trzeci level tego czeladnika. Gin. Gin. Kurde, wytrzymałe to jest. No. Duchy to tam. Jak możecie zauważyć, to z każdym levelem, znaczy z każdym piętrem, ci wrogowie dostają coraz więcej życia, więc to jest takie utrudnienie po prostu, że o, jest jakiś nadwróg, więc mam dużo więcej życia. Czyli to nie jest tak tam bardzo dużo, ale na pewno jest więcej. Fajnie. No to... No, to by się taki stupik nikomu. Fajny bazier, taki fajny stupik to by się zrobił. Taki wiecie, jak jest jakiś taki kempinger, że się układa stoły tak dookoła i się tam je jakieś, nie wiem, coś jakieś... Jakieś jedzenie się tam je, jakieś kanapki, cokolwiek. O, tu mamy też kapliczkę. Świątynia zapomnianego naboja, który złożył tu swoją broń. Zrobić to samo? Mam jakąś inną. Na przykład, dobra, nie, złożę tą. Spokój, przeżyj, by walczyć przy Ir? Nie wiem, co to robi, bo też niestety, jak... się jakąś tam kapliczkę oczywiście zrobi, to nigdzie nie jest pokazane, co ona robi. Tam po prostu się nadaje jakieś tam rzeczy takie bardziej orientacyjne, co to zrobiło. I w większości przypadków nie wiadomo, co to w ogóle robi. Jakąś kapliczkę się potem dowiedzieć, tak, no tak domyślnie, co ta kapliczka robi. Ale to jest po prostu taka zagadka, którą bardziej trzeba by na Wikipedii sprawić, a ja raczej nie chcę tutaj będzie zaglądać, bo się jeszcze jakiś spoiler pojawił. Giiiiń! No. Ale kapliczki głównie dają jakieś dobre rzeczy. O, i tutaj jest taka jedna rzecz, którą teraz może... Dobra, wezmę to sobie. Tutaj można zebrać część tak zwanego wielkiego pocisku. I ten wielki, bo ogólnie chodzi o to, że... Jeśli ma się tą giwerę całą, tą broń, to nie można zabić w przeszłości, bo każda broń potrzebuje amunicji, a tutaj z wybierania amunicji do tej broni jest trochę skomplikowane. Kurde! Nie gram teraz. I jest to jeden z zgonników tej broni, czyli magiczny proces. Tą aplikację album porzucę, bo to jakieś mega przekokrzone nie jest. I dobra, idziemy sobie dalej. O. Wiesz, oczywiście tak mniej więcej przed bossem pokażę wrogów nowych, którzy się tu pojawili. No nie mówię, da się nic znać. Jeśli zobaczy jakiegoś nowego wroga, to zrobi się z tego bardziej taką oddzielną serię. No mini serię. Czy po prostu tak na odcinku na bieżąco mówić o tym. Bo to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo ciekawe. Czekaj. Dobra. Co to jest? Naprowadzane naboje, wystrzeli, zapomnij. Ciekawe, co to robi.
Wszystkie pociski stają się naprowadzane, znalezione przez szarego Mausera do oszukiwania na konkursach Winchestera, mimo że Winchester zwietrzył pismo nosem i przebudował swoje cele tak, by wydawały się bardziej przyjazne, te naboje nadal są niezwykłe. Jeśli to będzie mieć samo naprowadzanie, to zmieni to shotguna w snajperkę w sumie. Ale myślę, że postaram sobie teraz tego z Winchestera, bo raczej tego kręgosłupu korzystam na bossa. Bo ten kręgosłupów, no to jest jednak trochę potężniejsza już broń. Też tak trochę mi lepiej idzie, bo sobie przed grą taką małą rozgrzewkę zrobiłem. W sumie przyda się taką rozgrzewkę zrobić przed... Kurde, chciałem się tam dostać. Słońce, słońce. Ja chcę tego pieśniarza bronić, dobra. Teraz się pozabijasz, podpiący biega. No zginij już. Dobra. Teraz będzie takie... Halo, chłopak! A tu jest grzybor. Tak, jedna bardzo wkurzająca w tych rzeczach, tak to nazywam, pojebany węgiel. To jest to, że właśnie tak chaotycznie bardzo się poruszam, więc trudno to trafić za bardzo. Ja jestem takim bardziej w tej grze typem snajpera, więc nie lubię takich automatów, ale no, to już mogło być. Masz to już złe nieco. Też jest jeszcze jakaś rzecz, może by się udało odblokować dwóch gości do wyłomu w jednym ranie. To by było bardzo fajne. Nie, to już jest boss. No co, ja sobie pójdę do sklepiku, może sobie odnowię ammo do Winchestera, tak na wszelki wypadek, gdybym zabrakło mi ammo do kręgosłupowie. I co? Kręgosłup i biegniemy. I bossem jest. O nie. Działa w głębinach. Działa rok. To jest jeden z trudniejszych bossów na ten level. No właśnie, już komory nie będzie. Nasze mi się skrył na boju. Ten kręgosłup na trochę deco sadzi. Keep your distance. Chyba na odległość. Kurde, jakiś inny atak może. Nie masz innych ataków? Dobra, no może akurat no ten jest, akurat taki bardzo zły nie jest. I te bardzo naprawdę naboje mogą się przydać. Up! Up! Dobra. No bo w sumie no taki trudny bossem nie jest. Najtrudniejszym bossem to nie. Na tym piętrze to jest ten, pedaż kopalniany. Bo to jest tak powalony boss, z takim powalonym atakiem. Fuck, nie mam amunicji w kręgosłupie. Dobra. Teraz go tylko dobić. Git, dobra. Tylko puste co straciłem, więc źle nie było. I dostałem poduszkę. Usypiacz, 300 zabitych. Świetnie, dostałem poduszkę ze strzelania. Dobra, więc teraz sobie myślę, że kliknę guzik. A jesteś konkretnie z poniewieranej, chcesz zrobić sobie przerwę i wrócić później? Pewnie. Niech ci będzie, cienia się. Auć! Więc zobacz, między mamy komorę kryogeniczną. Wchodzimy. Zamraża. I wychodzi nas teraz do menu. Tak? Halo? No. Więc to był pierwszy odcinek z Enter the Gungeon. Myślę, że wam się podoba. Podobał, kurde. Nie. Mam nadzieję, że on się podobał. Ja tu już myślę, bardzo fajna gierka, będę ją chętnie nagrywam, tak sobie nagrywał tak samo jak selection. Więc co? To było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subujcie, łapki w górę. Na razie, cześć.